Do Bielska-Białej przyjechałem, ponieważ powstaje tu miejsce niezwykłe. Manufaktura sztuki. Zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. To nie jest tylko warsztat oldtimerów, w którym nadaje się nowe życie samochodom, ale też pomyślałeś o tym, żeby stworzyć pewną synergię. Możesz mi opowiedzieć o tym pomyśle? Tak, no pomysł zrodził się, kiedy poznałem Piotra Jakubczaka. Od słowa do słowa Piotr mówi, że chciałby w Bielsku zrobić jakąś swoją wystawę. Ja mówię, wiesz co, nie wiem, gdzie możesz w Bielsku zrobić wystawę, ale ja mam taką halę, którą właśnie remontuję. Przyjedź, zobacz, może ci się spodoba. No i Piotr rzeczywiście przyjechał, zobaczył halę w totalnej ruinie. W sumie to, że robimy remont, to były wielkie słowa, bo dopiero zaczynaliśmy, w sensie odgruzowaliśmy, wszystkie stare rzeczy zostały wywiezione i hala rzeczywiście czekała dopiero na remont. Ale Piotr wszedł, popatrzył. Super miejsce, chcę tu wystawę. Ja mówię, dobra, to ta ściana jest twoja. Te jego technoobrazy pasują idealnie tutaj do tego industrialnego wnętrza. Tak, no i tak się to zaczęło i rzeczywiście była przepiękna impreza na otwarcie wczoraj. Myślę, że udało się pogodzić właśnie Piotra sztukę w postaci tych pięknych obrazów i naszą sztukę użytkową, czyli zabytkowe samochody, które tutaj w tej hali będziemy składać, czyli to będzie ten taki ostatni etap, gdzie będziemy nadawać im ostatni szlif i ta taka najczystsza robota będzie się odbywała tutaj, plus wystawa Piotra, która ma gościć tutaj na stałe. I to jest właśnie taki efekt synergii, gdzie łączymy dwie rzeczy w jednym miejscu. Dajemy przestrzeni nowy wymiar, chcemy tutaj stworzyć miejsce, już właśnie przygotowujemy antresolę, gdzie będzie można się spotkać, porozmawiać wśród tych właśnie zabytkowych samochodów i tych obrazów, po to, żeby złamać taką tą rutynę, że jak się chce z kimś porozmawiać, to albo zapraszam do mnie do biura, albo chodźmy gdzieś do hotelu, do restauracji. I te biznesowe spotkania są tak sztywne jak piana. Dokładnie tak i są takie no, zimne, można tak powiedzieć. A tutaj jest przestrzeń taka, że każdy, kto dołączy do tego naszego projektu i będzie jego częścią, będzie miał wstęp wolny na antresolę, będzie mógł właśnie wśród tej sztuki odbyć spotkanie, czy to ze swoim kontrahentem, czy z innym przedsiębiorcą, czy będziemy robić jakieś wspólne tematyczne spotkania, a może nawet będzie można podpatrzeć Piotra przy pracy. Mój kolega z TVN24, który zajmuje się czymś takim, co się nazywa speed design, powiedział mi, że teraz, obecnie, jest to bardzo modne na świecie i bardzo efektywne. Właśnie takie spotkania z różnymi ludźmi, którzy nawet sobie nie zdawali sprawy z potencjału, jaki mają w głowie i w sercach. I rodzą się rzeczy bardzo szybko można opracować produkt, nie trzeba tego całego, nie wiem, ciągu zdarzeń tworzyć i tak dalej, tej korporacyjnej nudy i tych filtrów, tylko to się rodzi bardzo szybko od pomysłu do produktu danego, czymkolwiek by miał być ten produkt, nie? Prawda jest taka, że każdy z nas jest specjalistą w jakiejś swojej określonej dziedzinie. Coś ty powiesz do mnie jedno słowo, a ja już widzę do tego całą otoczkę. Tak jak z tym miejscem. Piotr powiedział jedno słowo, a ja już widziałem otoczkę. Trzeba zrobić występ, wiadomo, no to znaczy się, że trzeba dobrze oświetlić halę, znaczy dobrze oświetleniowcy i wrażenie jest super. Ja powiem tobie coś o motoryzacji, a ty już wiesz, a super, to jest, tak, to jest mój konik, ja wiem jak to nakręcić, gdzie to zrobić. Chodzi o to, żeby rozmawiać ze sobą. Musi być konwersacja. Nie ma konwersacji, nie ma efektów. Jak dwie osoby, które mają otwarte umysły, rozmawiają ze sobą, są w stanie przenosić góry i stworzyć coś zupełnie niewiarygodnego. I właśnie po to miejsce, żeby można się spotkać, otworzyć swoją głowę i zrobić coś, czego się nie spodziewał nikt tak naprawdę. No wczoraj był początek tego, miałem okazję i przyjemność poprowadzić tą imprezę, ale byli tutaj wspaniali muzycy, którzy no, po prostu poruszyli publiczność. Ludzie byli zachwyceni tą atmosferą. Ja też muszę powiedzieć, że dawno nie byłem w takim miejscu, które tam miało taką energię. Co tu było wcześniej? To była jakaś fabryka? Tak, tutaj była stara fabryka włókiennicza, nazywała się Vega. Teraz obiekt nazywa się Nowa Vega.
dzięki właścicielce jest obiekt pięknie odremontowywany i ten nasz, ta nasza praca tutaj w odremontowaniu super się wpisuje jakby w całą koncepcję tego miejsca. Także myślę, że za niedługo cały ten obiekt będzie wyglądał super. Wiem, że za chwileczkę mają się tu pojawić nowe bruki, więc cały obiekt będzie naprawdę takim bardzo reprezentacyjnym miejscem. Ja słyszałem, że ty masz w ogóle rękę do ożywiania trupów. Jakieś, wiesz, twoja cała historia zaczęła się od pewnej pięknej chatki, w której też miałem okazję być. Mogę powiedzieć, że jest tam wspaniała kuchnia. To jest karczma Rogata, tak, w Bielsku Białej. A powiedz mi trochę, jak to się zaczęło, że ten pierwszy trup, którego dotknąłeś, ożył? No tak, karczma jako budynek była wybudowana przez mojego pradziadka. Więc jest to budynek... Aż tak daleko? Tak, aż tak daleko. Więc jest to budynek rodzinny. Ja się w nim tak naprawdę wychowywałem za dziecka. Biegałem tam po ogródku i zbierałem jabłka, goniłem kury i inne takie rzeczy. Czyli są wspomnienia. Są wspomnienia, tak. No i jak to wiadomo, z czasem ja dostałem ten obiekt w spadku. No i zastanawiałem się, co zrobić. No, pierwsze podejście było zaraz po studiach. Ja chcę tutaj otworzyć bar. Wtedy to była kwestia, że otwieram bar. A ojciec na mnie popatrzył, mówi, to ja ci po to płaciłem na prywatne studia, żebyś ty teraz stał i lał piwo. No nie mogłem się nie zgodzić, więc poszedłem do pracy. Okay. Ale po 5 latach stwierdziłem, nie, to nie ma sensu, ja chcę robić coś dla siebie. I rzeczywiście własnymi siłami wraz z bliskimi osobami, przyjaciółmi włożyłem kupę pracy w to, żeby to miejsce tymi rękami tak naprawdę wyremontować, nadać mu nowe życie. I otwarłem restaurację już bez niczyjej pomocy. No i tak to 21 lat już prowadzimy. Śmieję się, że karczma rozwija się razem ze mną. Mm-hmm. Jak zmienia się mój światopogląd na życie, to karczma też menu znaczy właśnie nie. Nie, menu jest to menu samo. Menu jest praktycznie w 80% zgodne z tym, co było w pierwszej karcie. Aha. Wyobraź sobie, że te potrawy, okej, one ewoluują, ale goście są tak przyzwyczajeni, że na tego chcą. Steki z polędwiczek nie ma opcji, żeby je wyautować, bo wszyscy chcą steków z polędwiczek. Mamy golonka, które pieczemy w piecu chlebowym. Wyobraź sobie, ono, wiesz, na golona, 30 golonek na taką dużą brytwankę, poukładanych, zasypanych warzywami i na 5 godzin do pieca takiego chlebowego, opalanego drewnem. No i takie potrawy my serwujemy i to musi być bez zmian tak naprawdę. Dodatki się zmieniają, natomiast ten środek jest zawsze taki sam. No i właśnie miałem wizję, ja wiedziałem, że ten obiekt idealnie nadaje się na tego typu miejsce i to zrobiłem po prostu. Nie patrząc na to, co ludzie mówią, że albo daleko, albo to stare, albo to się posypie, a przecież tu się świat kończy, a tu autobus żaden nie jeździ. To są ograniczenia innych. Ja mam swoją głowę, ja mam swoje oczy, ja mam swój rozum i wiem, dokąd zmierzam. I wszystkie te projekty, za które się biorę, jeżeli ja nie widzę, dokąd mam dojść, to się za nie nie biorę. Ale jak mam pełną wizję, to wtedy realizuję projekt. No drugą taką rzeczą bardzo zbliżoną do karczmy jest budynek, w którym mieszkam. Troszeczkę młodszy, bo karczma jest z 1896 roku, a ten drewniany dom, w którym mieszkam, taka piękna willa, to jest z 1903, czyli kilka lat różnicy. Ale też, no, 6 lat budynek stał zapuszczony, odrapany, nikt go nie chciał kupić, nawet baner, że sprzedam, już był z jednej strony urwany, totalnie zakurzony, ledwo było numer widać. No. Ja też na początku myślałem, że to jakiś czubek kupi, no i kupił. A teraz wygląda na to, że budynek jest wyremontowany, jeszcze nie całkiem, ale już to, co zrobiłem, powoduje, że ludzie się zatrzymują, robią zdjęcia, a co po niektórzy nawet na bezczelnego wchodzą do ogródka i robią zdjęcia z ogródka, żeby lepiej było widać. Słuchaj, a potem zaczęły się samochody. Tutaj z całej Europy przyjeżdżają auta, niezwykłe auta, ze świata nawet. Ze świata. A proszę. Tak, bardzo dużo samochodów sprowadzamy ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. No i to ja ci coś powiem. No my Polacy jesteśmy naprawdę niezwykle przedsiębiorczym narodem i utalentowanym, ale nie umiemy łączyć się razem i robić, takie mam wrażenie czasami. Ale spotkałem taką firmę na wschodnich rubieżach Polski, nazywa się Motorcycles. Robią bajki, które są doceniane na całym świecie. Niezwykłe maszyny, po prostu jak ja ich warsztat odwiedziłem, to nie wierzyłem własnym oczom, że można coś takiego stworzyć.
U Ciebie drugi raz to widzę, że tu takie maszyny stoją. I wczoraj miałem okazję porozmawiać tam, jak były przygotowania do imprezy, z Twoimi mechanikami. No i ja się dowiedziałem, że u Ciebie nawet pracuje fizyk, astronom. Słuchaj, to skąd Ty tych pasjonatów wziąłeś? Bo ci ludzie to jest skarb. Przecież znajomość tej inżynierii każdego samochodu z osobna, innej marki, innej technologii. Prawda jest taka, że jesteśmy już 6 lat na rynku i był czas na to, żeby właśnie tych pasjonatów wybrać, znaleźć. Wiesz, to jest tak, że jak jest coś fajnego, to przyciąga fajnych ludzi. Mhm. A ci, którzy są, bo muszą, to oni się szybko wykruszają. Natomiast te osoby, które widzą w tym sens, które są twórcami, są kreatorami, bo przy tych samochodach nie można być jakąś tam sztampą. Nie. Bo tutaj wiesz, jak auto ci przyjedzie w skrzynkach na przykład, i te skrzynki leżały gdzieś 30 lat i ty masz nagle z tych skrzynek odtworzyć auto, które ma być wow, no to naprawdę trzeba mieć otwartą głowę i wyobraźnię, umieć, w ogóle wyobraźnię, jak to działa. Trzeba szukać. Przecież taki blacharz, no dostaje auto, które jest do połowy zeżarte przez rdze. Nie da, się, nie da się iść do sklepu i kupić gotowej blachy, bo no nie ma. Ma. No i on teraz siedzi, patrzy na zdjęcia, patrzy na to auto. Jak się uda znaleźć jakieś stare schematy, to super, bo przynajmniej wiemy, jakie wymiary powinno coś tam mieć. A on musi siedzieć i tworzyć. No to jest coś niesamowitego. Wiele razy było tak, że jakaś część jest nie do dostania, jakiś tam detal. No to siedzą chłopaki i rzeźbią to tak, żeby było. No. Mamy piękne BMW Bertone. Widziałem. Z 63 roku. No i wyobraź sobie, mechanizm dachu otwierany oryginalnie elektrycznie. Tak. No i co? No super, no ale nie ma silniczków, nie ma nic. Nic. No i teraz stwórz ten mechanizm otwierania elektrycznego, żeby pasował w tym miejscu, żeby wykorzystywał stare elementy. No to naprawdę trzeba temu poświęcić dużo czasu, energii, mieć otwartą głowę, żeby umieć to dopasować wszystko. No właśnie mi tłumaczył wczoraj o jakimś drążku sterowniczym. Mówi, wiesz, gdybym nie wiedział, jak to działa, to kierowca by zginął podczas wypadku. Mówi, tu musi być tak nachylone, tu tak zrobione. Mówi, skąd ty to wiesz? Mówi, no ja muszę znać mechanizm działania tego, muszę sobie to wyobrazić, dlaczego to jest tak krzywo, dlaczego to jest tak ułożone. Także to jest no, piękna rzecz, piękna sprawa, nie? Ach, dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę w takim razie i do zobaczenia na następnej imprezie. Dziękuję bardzo i no, myślę, że następną imprezą możemy zaskoczyć razem z Piotrem, bo mamy taki plan, żeby zrobić coś totalnie, połączyć tą sztukę klasyczną z czymś totalnie nowoczesnym, z trendem, który jest na rynku. Ja już zacząłem iść w tą stronę troszeczkę z tymi moimi zabytkowymi samochodami. Chodzi konkretnie o tokenizację, czyli zamiana czegoś, co jest fizyczne, na wirtualne. Prawa, które są wirtualne. I wyobraź sobie, że nawet dziennik Gazeta Prawna, pomimo tego, że zaczęliśmy całkiem niedawno, właśnie nasz projekt opisał jako ten z solidnymi podstawami. Cudownie. I tutaj chcemy właśnie zaskoczyć. Nic więcej nie mogę powiedzieć, bo to by nie było wtedy zaskoczenie, ale mamy pewien pomysł i myślę, że spotkamy się tu jeszcze na jednej grubej imprezie. Piotr Jakubczak. Spotkałem Cię już wiele lat temu. Jest coś, powiem, wielu artystów w życiu widziałem, ale Ty jesteś jednym z nielicznych, którzy naprawdę żyją malarstwem. Dzień w dzień malujesz to, co Cię ciśnie w głowie, to wyrzucasz na płótno. Jesteś bardzo płodny, to trzeba przyznać, i sprawny. Ja Cię nazywam techno-malczewskim, bo Twoje obrazy są dla mnie połączeniem malczewskiego symboliki z tą cywilizacją ztechnicyzowaną. Opowiedz mi trochę o Twoim procesie twórczym. Skąd to się w ogóle u Ciebie wzięło? Ja nie wiem, czy to jest zaletą, czy to jest może wadą, ale jakoś tak pochłodałem to swoje życie, że nie potrafię żyć bez malarstwa. Już ileś tam lat temu zaplanowałem to sobie po prostu. I zamieszkałem w tych górach 13 lat temu. Stworzyłem sobie takie warunki, żeby z malarstwa i żyć, malarstwem żyć i dla malarstwa żyć po prostu. Mhm. Jak często sobie zadaję pytanie, co jest, z czym jest dla mnie sztuka i malarstwo, jest to jakimś pewnego rodzaju przekleństwem, a zarazem lekarstwem. Jak moja dobrze znajoma historia sztuki powiedziała, że dla mnie jest to przeklęte lekarstwo. Mhm. A generalnie, jeżeli nawet nie maluję gdzieś tam tydzień, muszę wyjechać czy coś, to wtedy już po prostu cierpię. Ty się źle czujesz. Ja się czuję. Mhm. Jakby
przemijanie mnie trafi i wiem, że już tego czasu niewiele zostało, a jeszcze tyle do powiedzenia jest. Dlatego tak to wygląda. To od małego tak było? Nie. Nie? Zawsze jakaś tam wrażliwość była gdzieś tam wewnątrz. Mhm. A przypadek sprawił, że spotkałem Zina, Wiktora, że na miasto urodzenia. I jakoś to tak się pokierowało i to on mi powiedział, jeżeli chcesz dobrze malować, to 5 lat rysuj i za 5 lat porozmawiamy. Pięknie. I przez te 5 lat nie rozstawałem się z blokiem. Rysowałem wszędzie, na rowerze, w tramwaju, w pociągu, wszędzie, konduktora rysowałem. Tak. I przez to jeździłem za darmo, pociągami. Robiłem portret za darmo, tak jedziesz, nie? No i tak to się zaczęło. Później wiadomo, liceum plastyczne, akademia, teatr stół, etc., etc. Wiele, wiele przypadkowych rzeczy, które się zdarzyły, nakierowały mnie na to. Aha, ty jesteś bardzo prawdziwy. Wiesz, ja w tym dzisiejszym świecie, który jest świat sztuki, to co innego, a handel sztuką to też co innego. To takie dwa bieguny. To się dzieje poza mną. No. Ja nie kontroluję tego, nawet nie mam zamiaru tego kontrolować. Uh-huh. Jeżeli gdzieś tam się moje obrazy pokazują, to ktoś to robi, ja tego nie śledzę. Za ciebie w sumie. Nie interesuje mnie to po prostu. Mm. To się dzieje naturalnie, jeżeli coś się dzieje, to naprawdę nie mam na to wpływu. Ja po prostu maluję obrazy. Mam stałych odbiorców, którzy pragną tych moich dziwnych obrazów. To prawda. A maluję emocjonalnie bardzo. I chcę przekazać emocje, by obok żadnego obrazu nie przejść obojętnie. W ten sposób. A też jest to pewnego rodzaju komentarzem rzeczywistości. Może. Taki sposób na opowiadanie o świecie. No, o tym moim małym świecie. Ale to jest też nasz świat. Który mnie dotyka, ale czasami boli, czasami wkurza, czasami denerwuje, czasami irytuje. No. A najbardziej mnie irytuje tempota ludzka, także to chyba każdego. No ale ona ma ogromną przyszłość. Nie powiem tego, co mam powiedzieć. Co mam powiedzieć? Zostawmy to. To, co powtarzam często, to, co mam do powiedzenia, namalowałem. Wystarczy popatrzeć na obrazy i głęboko się im przyjrzeć. A nie odnosisz wrażenia, że wielu ludzi dzisiaj traktuje obraz jak plamę na ścianie, jak kompozycję, a no nie tak, potrafi... No to wtedy zapraszam do Ikei. Tam jest dużo plam. A jeżeli obraz ma coś mówić, to musi nieść z sobą jakiś ten przekaz, prawda? Duży wpływ odegrała sytuacja z teatrem, którą miałem do czynienia z Teatrem Stół. Tak jest. Spałem pod sceną przez ponad pół roku. Żyłem tym teatrem i ta teatralność, ten gest ruch człowieka zawsze gdzieś to na mnie wywarł duży wpływ. Dlatego obserwuję ludzi i dlatego ich maluję. Ja jeszcze cię podziwiam za jedną rzecz. Czego się dotkniesz, to ludzie ciebie słuchają i lgną. Potrafisz połączyć różne interdyscyplinarne, w zasadzie odległe od siebie dziedziny. No i byłem tego świadkiem wczoraj i wcześniej jeszcze na Biesiadzie Kulturalnej w Istebnej. Że naprawdę, no, ściągasz takie rzeczy, które są unikatowe w Polsce, nie promowane przez media, a w zasadzie są brylantami. My nie wiemy, co my mamy w Polsce. Jakich muzyków, jakich wspaniałych malarzy, artystów, poetów, aktorów, nie wiem. Ja uważam, że trzeba się łączyć, że w kupie jest siła. To jest bardzo proste, można powiedzieć. I samemu to nic się nie zrobi. Jeżeli się łączymy, jeżeli spotykamy się, jeżeli się nawiązują jakieś tam przyjaźnie twórcze, takie techniczne, inne, to wtedy coś można zrobić pozytywnego. A uważam, że to powinno być robione wszystko od dołu. Od dołu, od takich podstawowych, prostych rzeczy. Tak jest. A czy obraz, czy wernisaż, czy spotkanie z Krzyśkiem, czy wszystko, to jest tylko i wyłącznie pretekstem do spotkania. Tak jest. Czasami te obrazy nawet nie są ważne, spotkanie jest ważne. To jest tak jak ostatnia wieczerza trochę. No coś w tym jest, ale no. Najważniejsze jest spotkanie, przyjaźń i coś się buduje wtedy razem. Mhm. Churchill już powiedział, że jeżeli fala się podnosi, wszystkie statki idą do góry. Tak jest. Tylko w ten sposób razem to możemy zrobić. I łącząc ze sobą ludzi, łącząc ze sobą dyscypliny. Ja jestem szczęśliwy, że spotkałem Krzysztofa. Szczęśliwy, że spotkałem ciebie, że nawet sami z negatywnych sytuacji wychodzą bardzo pozytywne rzeczy. Tak. Trzeba tylko umiejętnie obserwować i je wyciągnąć. No i na ciebie liczę. Wzajemnie, Łukaszu, na ciebie też. Słuchaj, to spotykamy się na następnym... Już są pomysły. Wiem, słyszałem. Miałem nie robić przez pół roku nic, ale niestety chyba nie usiądę. No ty nie dasz rady. Ja nie dam rady, po prostu siedzisz na miejscu. Ty wbiegniesz do trumny. Trzymaj się, dziękuję ci bardzo.